Hej, siemaneczko, kochani moi. Witam was. Piątek rano, 6 listopada. I wybrałem się tutaj na miejscóweczkę. Myk jest taki, nie mam wiele czasu. Ogólnie jest taka już lekka mżaweczka, chociaż widzicie słońce. To ogólnie jest taka dziwna aura. Tornado, huragan się zbliża. Dlatego tak mi się udało wyjść ze wszystkim, że jestem dzisiaj na rybach, czyli w piątek. No nic. Przypłynąłem w to samo miejsce. Trochę mi zajęło, bo płynąłem bardzo po pustkiej wodzie. Czekam na przypływ. Jak się przypływ zacznie, to jakaś fajna rybka tutaj pewnie wpadnie. A jestem w tym samym miejscu, co byłem tydzień temu. Nie ma to jak po prostu sprawdzić tą miejscóweczkę dwa razy, żeby się upewnić, że warto tutaj przyjechać na ryby. Powiem wam, że miałem właśnie małe jakieś ciapnięcie. Ryba chodzi dookoła. No i nic, bawimy się troszkę. Jest bardzo, tak jak mówiłem, bardzo niski stan wody. Czekam, aż zacznie wchodzić. A z tym od razu razem ryby z rzeki. Rzeka jest tam za mną. Ja tu jestem na wpływie. Po prostu będę czekał na te ryby, jak będą wpływać tutaj na bagienka z wysoką wodą. No nic, ogólnie jestem troszkę spóźniony, ale to z tego względu, że prawdopodobnie miałem w ogóle nie przyjechać tutaj na ryby. Ten huragan nadciąga, ale spowolnił. I jeszcze nie pada deszcz, ale wszędzie dookoła, jak nie wiem, czy to widać, wszędzie są takie wielkie chmury. Nie wiem, ile mam czasu, 4-5 godzinek, no i będę musiał spadać, bo jutro już naprawdę będzie wiało, padało i weekend znowu w domu. No ale no takie rzeczy, tego nie zmienimy. Dobra, ludziska, mam tak, na tej wędce mam tą gumę. Na tej wędce mam mniejszego brata. Nie wiem, czy to widać. Widać pewnie. I zacznę od tego małego brata. Czyli Slam Shady 2.0. I lecę. Zobaczymy, może coś ugryzie. Fajnie by było. Życzcie mi szczęścia. I zapraszam was na odcineczek kolejny. Pięknie uderzyło. Mały wstrążek, ale jak się w ogóle nie chce walczyć, jebany, ale ładny, teraz się obudził, spokój, patrzcie, jaki śliczny wstrągal. Spokój, mordeczko. Ja cię potrzebuję. Ile masz? No idealnie, 16 inczy. Nie ma co. Ludzie, u nas to jest normalka. Ryb jest w brud. Wszystko można brać. Limitów, tylko wymiary się liczą. No i oczywiście, ja mogę 5 takich pstrągów dziennie zabrać. No. Sobie tutaj pływaj. Zmieniłem na tą większą gumę. I od razu wyniki są. Na tą małą. Jednak jesień ryby po prostu chcą ugryźć coś większego. No i idealnie, ta guma nie zawodzi mnie i miejscowa, widzę, jest fantastyczna tak samo. Warto jednak było przyjechać. Pierwa szmatkę sobie gdzieś zostawiłem, ale mam ten. Mam ręcznik na podłodze. Widzieliście moją baksę jigową już, czy nie? Fajna, nie?
115 dżigów tutaj wchodzi, także jest w czym wybierać. Dobra, ale nieważne. Lecimy dalej. Lecimy dalej, ludziska. Tam rzuciłem, gdzie te ryby chodziły. I pyk, na dzień dobry ją. Cioch. No to jeszcze raz. Ugryz. Ale nie wiem, czy to pstrąg, ale idzie tutaj. Fajnie. Co to jest? O, jest. Kolejny pstrążek. Pięknie. Pięknie, kochane pstrążki. Pyk, duma się już odczepiła. Mamy numer 2. Pstrągi to. O, spokój. Spokój, mordzia. Gumeczka ta sama. Cyk go na miarę. Leż. No i pięknie. O. Pięknie. Drugi do kolekcji. Go tutaj za japę. Ej. I cyk, już są dwa. Dla mnie i dla Magdaleny. Pięknie. Mówiłem wam, że ja tu dzisiaj natłukę tych ryb. Normalnie. Aż mi się odechce. Gumy normalnie, ta guma jest rewelacyjna. Moi drodzy, siedzi jakaś następna ryba. Ładnie. Ładnie się to zapowiada. Dzisiaj czyżby to był kolejny pstrągitoń? A chyba tak. Pewnie. Pewnie. Ładniutki. Chodź tutaj, chodź do wujaszka. Chodź do wujaszka, no dzień z pstrągami definitywnie. Zmierzmy cię. Ej, ale się kierwa wiercisz, no. A ja chcę tylko cię zmierzyć. Powiem wam, że tego wypuszczę. Nie jestem pewny tej miarki. Równe 15 inczaków. Dlatego go wypuszczam. Nie lubię nie być pewny. Wytrę z tego szlamu tą miarę. Nie lubię być pewny, także daruję mu życie. Trzecia rybka z jednego miejsca. Pięknie się dzieje. Jak widzicie, cały czas na tą jedną gumkę. Pokażę wam nawet, co to jest za guma. To są te mniejsze. Tu są chyba. Dokładnie. Bomberki. Slam Sherry. Kolor. Tak to wygląda. Jestem zajebiście zadowolony z tego. Robią robotę. No dobra, nie ma co. Lecimy po następną. Siadamy tutaj. Ładnie. Ładnie to wygląda. Nie. Kolejna ryba. Powiem wam, przesunąłem się tutaj troszeczkę do przodu. Kolejny ładny pstrąg.
A, nieładny. Mały. Ups. Spokój, 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 mordzia. Lecisz do wody. Za malutki jesteś. No. O te. Kurwa, mać. Co żeś się tak szaleju nawpierdykał? Oddaj, uciekaj. Okej. No nic, taki pstrążek ludziska. Nic specjalnego. Przesunąłem się, troszkę stałem tam. Przesunąłem się, żeby być tutaj na wpływie. Stąd woda, bo właśnie woda się ruszyła już. Zresztą widać po prądzie, co się dzieje. Woda tędy cała wchodzi tam w te bagna. No i ryba. No i ryba żeruje, to najważniejsze. Słońce zaszło, patrzcie, kierwa. Wow, co się dzieje? Obawiam się, że może być jakoś deszczowo, ale no nic, jest co jest. Na razie łowimy, a później się będziemy martwić. Lipa, lipa, kochani. Woda zaczęła gonić, targać strasznie. Buja mnie tutaj, targa na tej kotwicy. Będę musiał stąd odpłynąć i schowam się tutaj za ten. Widzę, że tam ryba ostro szaleje, czyli one jakoś stąd musiały wyjść, te ryby. Ale gdzieś tutaj kierwa one muszą być, tylko nie chcą normalnie nic dziować. Od kiedy ta woda tak ruszyła ostro, normalnie żadnego dziobnięcia. Czyżby kolejny pstrążek? Chyba tak, ale co, on się tak zaplótł, czy ja go zahaczyłem? Ty, no zahaczył się jebany. Nie trafił. Ale biedak. No chodź tutaj. I to jeszcze takie maleństwo. O Jezu. Zmieniłem ludziska miejscówkę. No i w dupacza mu się wbiło. O. Taki skierwa, malutki szkrab. Niech pływa dalej, ale jak uderzył, a tu pach za dupsko. Jeszcze tak ryby za dupacza to nie złapałem. Śmigam sobie tutaj, po prawej mam ostrygi, po prawej ostrygi, po lewej górkę z ostrygami tak samo. A tutaj jest fajne, głębokie miejsce. Po prawej, no. Ogólnie fajna miejscóweczka tutaj. O, miałem znowu pyknięcie. O, siedzi? Co jest? Co to jest? Oje, kurwa, co to jest? Gdzie ten podbieracz? Wszystko jest. Coś fajnego. Coś ładnie uderzyło. No, no, no. Pewnie jakiś redfish. Co my tu mamy? Kurwa. Twarda bestia jakaś. Twarda bestia, wam mówię. Patrzcie na wędzianę. Co ja tu wyhaczyłem? Jakaś wielka ryba. Kurwa, muszę hamulec trochę poluzować. Co jest? Kurwa, co ja to zahaczyłem? Patrzcie, co się dzieje z wędzianą. Co to jest? Wow, no nie mogę tego nawet podnieść, wiecie? Normalnie nie mogę tego podnieść. Niech się to zmieni.
momencie, co ja tu wychodziłem? Ale gra żyłeczka. Ale ogień, co ja tu złowiłem? Niech się to wymęczy normalnie, bo nie wiem, co to za smocur jest. Normalnie nie wiem, co to jest. Muszę te trauty przerzucić na drugą stronę. Ale coś mam pięknego na haku, ludziska. Mam nadzieję, że to się nagrywa, nagrywa się. Ja pierdolę. Nie mam jak tego nawet podnieść. Dobra, już widzę fluorocarbon. Co to jest? Płaszczka. O kurwa, ludzie. Stingray. No dlatego nie mogłem jej podnieść. Kurwa. Ale że stingray? O, chodź tu, chodź tu. Ale normalnie smok. Dobra, mam stingraya. Uff, ja pierdykam, no nie wiedziałem, że one też biorą na ten. Patrzcie, jaka bestia normalnie. Oj, 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 nawet nie spodziewałem się, że coś takiego może mi tu uderzyć na spina. Jak ja mam to odpiąć? Ugryzie mnie to? Pięknie. O kurwa. Dobra, spokój, spokój. Wbił się, zahaczył się. Mordział, nie celnął. Okej. Wyszło. Kurwa, nie wiem, czy ja to mogę w ręce wziąć. Ale stingray, ludziska. Boję się tego w ręce wziąć, wypuszczę to. Tylko zobaczcie, taka potężna petarda. Piękny. Tylko no nie wiem, czy ja to mogę dotknąć, czy nie. Wypuszczam to. Niech odpływa. Ale walkę dał. O ja pierdykam. Płaszczka normalnie ugryzła w gumę. I taki ogień. Ale czad. I co? We'll be right back.
mordeczki, przypłynąłem na moje stare miejsce tutaj pod tym garażem, tam go widać, ale wiatrzysko coraz bardziej zmieniło się, w ogóle zmieniło kierunek, tam ryby przestały całkowicie brać, ta płaszczka była ostatnią, jaką wyciągnąłem i mówię, płynę dalej, tam jest mój samochód zaparkowany, będę pół godziny sobie tutaj daję i spadam na bazę. No coraz gorzej, wszystko się ten, chmury dookoła, nade mną tylko słońce, no ale no nic, lecimy dalej, zobaczymy, może wpadnie tu jeszcze jakaś ryba. Nic, kochani, dupka zbita, wyciągam tą kotwicę, spadam na bazę, wybiła pierwsza godzina, 5 godzinek nie wystarczy, paskudnie się zrobiło. Wiatrzysko strasznie wieje. Nie wiem co się porobiło. Patrzcie od razu jak mnie targa. Bez sensu normalnie. Składam wszystko i uciekam na bazę. No patrzcie, normalnie no, nie idzie normalnie płynąć. Tak się porobiło, że wiatr strasznie się wzmógł. Coraz więcej chmur z tamtej strony. Także nadciąga ten kolejny huragan, nie wiem, już chyba 30 w tym roku. No sporo ich było. Ogólnie żaden nie uderzył w nas. To jest dobrze, no ale no nie wiadomo. No nic, mordeczki, żegnam się z wami. Zabiorę was następny raz na rzekę. No i co, no tyle, co wam będę tutaj wiele ściemniał. Chwilę pobyłem tutaj na wodzie dzisiaj, no i dwa pstrążki biorę do domku, jak widzieliście sami. No i teraz się zacznie. Patrzcie, takie fale. Wszystko hula strasznie. Nie ma co. Spadam na bazę. Mordeczki, trzymajcie się ciepło w zimnym kraju. I do następnego. Następnym razem zabieram was na rzekę w fajne miejsce. Nie byłem tam jeszcze, ale już parę razy obczajałem z samochodu, zatrzymywałem się tam. Także wybiorę się tam i tam trochę połowimy. Fajne wysepki, dużo takich prywatnych deków wzdłuż rzeki, może być fajnie. Kurwa, Red Bull mi spadł. No nic, dobra, do nas.